Witaj. W tym filmie opowiem Ci o modelu regresji wielu zmiennych regresji liniowej dla wielu zmiennych objaśniających. W poprzednim filmie omawialiśmy sobie, gdy jest jedna zmienna losowa i podawałem wtedy taki przykład, jakbyśmy chcieli wyznaczać ceny akcji KGHM-u na podstawie cen miedzi na światowych rynkach. I tam wspomniałem, rzuciłem takie hasło, że no to raczej zbyt proste podejście. Zdecydowanie zbyt proste, ponieważ na ceny akcji spółek akcyjnych wpływa bardzo dużo czynników. Podejrzewam, większość tak naprawdę nierozpoznana, a niektóre bardzo zaskakujące. Takie podejście, no, budowanie, przewidywanie cen akcji KGHM-u na podstawie cen jakby miedzi na światowych rynkach, to jest myślę dobre dla studentów na przećwiczenie sobie, jak się buduje modele regresji liniowej na jakichś rzeczywistych danych. Natomiast praktyczne zastosowania, gdybyśmy rzeczywiście chcieli przewidywać te jakoś te ceny akcji jakimś modelem regresji liniowej, a absolutnie nie jednej zmiennej, bo to zdecydowanie jest za mało, naiwne podejście. Tutaj no ja nie jestem znawcą tego rynku absolutnie, więc mogę sobie wyobrazić jakieś inne zmienne, które mogą być przydatne. Tylko to pewnie znowu będą jakieś takie naiwne przykłady typu, nie wiem, no pewnie kondycja polskiej gospodarki, na przykład wyznaczana przez polskie PKB, no można by tu podejrzewać, że to może mieć jakiś wpływ. Kondycja też amerykańskiej gospodarki, wyznaczana przez ich PKB, może też ich indeks S&P 500. Takie wartości być może mogłyby być innymi zmiennymi. I to tak naprawdę, no to są tylko zmienne jednego typu, a jest wiele, wiele innych rzeczy, które można by wziąć pod uwagę. Gdybyśmy rzeczywiście chcieli przewidywać te ceny, to pewnie musielibyśmy zebrać kilkaset różnych danych, jakby różnych cech, z których wybralibyśmy kilka, które by nam tworzyły model regresji liniowej wielu zmiennych, objaśniających właśnie tę jedną zmienną objaśnianą cenę spółki akcji. Tutaj chciałbym, żebyśmy sobie przećwiczyli właśnie wyznaczanie takiego modelu na podstawie danych. Mamy 10 danych, zmienna objaśniana to jest Y i dwie zmienne objaśniające X1 i X2, więc w sumie taki najprostszy model wielu zmiennych, czyli dokładnie dwóch zmiennych. To jak taki model wyznaczyć? O, tu mamy właśnie, to jest model postaci Y i równa się beta 0 plus beta 1 razy X1i plus beta 2 razy X2i plus epsilon i ten nasz błąd. I można wykazać, że ten wektor naszych estymatorów wyraża się takim wzorem, gdzie x to jest macierz złożona. Pierwsza kolumna to są kolumna jedynek. Następnie jest kolumna wartości dla x1, potem jest kolumna wartości dla x2. W tym wypadku ogólnie to będzie właśnie macierz, która ma w pierwszej kolumnie same jedynki, w drugiej właśnie pierwszą zmienną objaśniającą, w trzeciej drugą i tak dalej. Dlaczego tak, to o tym za chwilę. Transponujemy tego x, czyli jakby odwracamy, to za chwilę pokażę, jak to dokładnie wygląda. X transponowane razy x, to wyjdzie macierz kwadratowa, co więcej będzie to macierz symetryczna. Tę macierz, jeśli jest nieosobliwa, odwracamy. A tutaj mamy takie coś, x transponowane razy y. No to tu nam wyjdzie jakby, to znowu x transponujemy, wyjdzie nam w efekcie wiersz, w tym wypadku wyjdzie nam wektor trzech z trzema jakby wartościami. Tutaj wyjdzie nam macierz kwadratowa rzędu 3 na 3, więc akurat będziemy mogli przemnożyć i dostaniemy wektor trzech zmiennych, tutaj źle napisałem, ponieważ dostaniemy jeszcze B0, czyli estymator wyrazu wolnego. Zatem zapiszmy sobie tutaj, no tak skrótowo, nasz x będzie wyglądał tak. Tu jedynki i tych jedynek będzie tyle, ile obserwacji, czyli 10. W drugiej kolumnie mamy te x1. To tutaj minus 2, 0, tutaj, tutaj minus 1 i na końcu jeszcze jest 0. x2 to będzie 1, 0, 2, no i na końcu 1. Tak będzie nasze x wyglądać. Teraz jak będzie wyglądać x transponowane? To tak jak mówiłem, tak jakby przewracamy. Czyli o coś takiego jakby robimy, że to idzie tu, a to idzie tu. A przekątna jakby, no tutaj nie ma takiej czystej przekątnej. Ale co? Czyli pierwsza kolumna stanie się pierwszym wierszem.
Czyli na górze będziemy mieć jerunki. Potem mamy wiersz dla drugiej, dla pierwszej zmiany, zmiennej objaśniającej. Czyli tu będzie minus 2, 0, minus 1. No i tu na końcu będzie 0. No i w ostatnim wierszu będzie tutaj ostatnia kolumna, czyli 1, 0, 2, na końcu 1. To mnożymy przez to. X transponowane razy X. To de facto było, żeby to wszystko tutaj zapisać ładnie, to by dużo miejsca zajęło, a wynik będzie stosunkowo nieduży. Więc możemy to sobie, myślę, zrobić w miarę w myśle, bo jak to się mnoży? To razy to. Znaczy, ten wyraz razy ten wyraz, oto jeden. Tutaj w pierwszym miejscu po prostu będziemy mieć iloczyny jedynek i tych iloczynów będzie 10, więc tu będzie dziesiątka. Teraz tak, co będzie tutaj? No to tutaj bierzemy pierwszy wiersz z pierwszej macierzy, z X transponowanego i drugą kolumnę z drugiej macierzy, czyli tę kolumnę. Mnożymy te wartości przez jedynki, czyli tak naprawdę będziemy je po prostu sumować. Czyli co? Minus 2, minus 2, minus 3, minus 2, minus 1, minus 3, minus 2, minus 1, minus 2, minus 2. Czyli to będzie minus 2. Trzecia, no to znowu ten wiersz jedynek razy ta kolumna. Czyli suma x2. 1, 1, 3, 1, 0, 2, 2, 4, 5, 6. Czyli tu mamy szóstkę. Co teraz tutaj w drugim wierszu będzie? No to tutaj bierzemy drugi wiersz w tej pierwszej macierzy razy najpierw pierwsza kolumna w pierwszej macierzy. Aha, no i w sumie tego nie musimy liczyć, bo tak jak wspomniałem, to jest macierz symetryczna. Czyli tu będzie dokładnie to samo, co tu. Macierz symetryczna to taka, której wartości są symetryczne względem głównej przekątnej. No i macierz symetryczna to już jest właśnie macierz kwadratowa. Czyli jeśli tu wyszło minus 2, to tu też mam minus 2. Można to sobie przeliczyć, bo jak dwa razy przeliczymy, to jest większa szansa, że znajdziemy jakiś błąd rachunkowy. Jeśli za pierwszym razem popełniliśmy, za drugim razem wyjdzie nam inny wynik, no to wiemy, że gdzieś coś jest nie tak, sprawdzamy i wtedy wiemy, kiedy nam wyszło źle. Ale żeby nie przedłużać, ja tu przepiszę, raczej zakładam, że dobrze. Że mamy od razu tu minus dwójkę i tutaj szóstkę. Teraz co będziemy mieć tutaj? Drugi wiersz, druga kolumna. Czyli co? Ja biorę x1 tutaj położone razy x1. Pierwsza wartość z pierwszą, druga z drugą, trzecia z trzecią. Czyli to jest po prostu suma kwadratów. Czyli po prostu podnoszę tutaj te wartości do kwadratu. No to tutaj 4, a potem je sumuję. Czyli tu 4, 0, 1, 1, 1, 4, 1, 1, 1, 0. No i ich suma 4, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 14. Czyli tu 14. Dalej tutaj drugi wiersz stąd z trzecią kolumną stąd. Czyli pierwsza nasza zmienna objaśniająca razy druga zmienna objaśniająca. I mnożymy odpowiadające sobie wartości. Czyli tak naprawdę to jest suma iloczynów dla zmiennych objaśniających w tym miejscu. Czyli ja mnożę to przez to, to mam tu minus dwójkę, tu mam 0, tu mam minus dwójkę, tu mam minus dwójkę, tu mam minus jedynkę dla odmiany, tu mam minus czwórkę, tu mam 0, tu mam dwójkę, tu mam minus jedynkę i tu mam 0. I teraz to sumuję. Minus 2, minus 2, minus 4, minus 6, minus 7, minus 11, minus 11, minus 9, minus 10, minus 10. Czyli tu jest minus 10. Macierz jest symetryczna, czyli tu też jest minus 10. No jedyne, co mi pozostaje, trzeci wiersz, trzecia kolumna, czyli to są po prostu kwadraty drugiej zmiennej objaśniającej. To sobie zapiszmy. 1, 0, 4, 4, 1, 4, 0, 4, 1, 1. I sumujemy. 1, 1, 5, 9, 10, 14, 14, 18, 19, 20. Czyli mamy tutaj pierwszy czynnik jakby policzony. Macierz x transponowane razy x. Teraz musimy ją odwrócić. Ok, zatem jak widzimy tutaj we wzorze na nasze estymatory,
wyznaczane metodą najmniejszych kwadratów, musieliśmy policzyć x transponowane razy x. To sobie wyznaczyliśmy. I musimy tę macierz odwrócić, policzyć macierz odwrotną. Ta macierz jest odwracalna. Liczenie macierzy odwrotnej bywa żmudne, bywa bardzo generujące dużo błędów. Więc ja to jakby zrobiłem poza filmem. Jak ktoś chcesz, ponieważ to nie jest po prostu film na temat algebry liniowej, gdzie się rzeczywiście takie rzeczy uczy, tylko to jest film na temat regresji liniowej. Ja tu tylko pokażę, co mi wyszło. A mi wyszła taka macierz, że x transponowane razy x do potęgi minus pierwszej to się równa. 1/91 sobie wyciągnąłem przed macierz, czyli 1/91 przed macierzą, czyli że wszystkie wyrazy mnożymy przez 1/91. I w macierzy nam wychodzą takie liczby. 45/4, minus 5/4, minus 4. Kolejne wartości to minus 5/4. No tutaj ona też jest symetryczna. 41/4, 11/2. No i tak jak tutaj powinniśmy się spodziewać, minus 4, 11/2. No a tutaj nam wyszło 17/2. Sprawdzałem, ta macierz rzeczywiście przemnożona przez tę macierz daje macierz identycznościową, zatem jest to macierz odwrotna. To mamy już to policzone. Teraz jeszcze zanim przejdziemy do, teraz przejdziemy do wyliczania tego, czyli x transponowane razy wektor y. Czyli ten wektor nakładamy na macierz x, którą już zmazałem, ale która w pierwszej kolumnie ma same jedynki, w drugiej ma te wartości, w trzeciej ma te wartości. I ją transponujemy, więc dostajemy macierz jakby taką, że nasze x transponowane razy y to będzie wyglądać tak, że tutaj będzie wektor jedynek, tutaj będzie wektor x1, czyli minus 2, 0, tak dalej, aż do 0. A tutaj wektor x2, czyli 1, 0, no i tutaj aż do 1. I na to nałożymy wektor y, czyli 7, 2, aż do 5. To co? Co otrzymamy? W pierwszej kolumnie otrzymamy po prostu sumę y. No to sobie ją policzmy. 7, 9, 18, 13, 11, 21, 21, 27, 33, 38. Czyli tu mamy 38. Teraz tak. Tutaj mamy po prostu iloczyny y razy x1, które potem sumujemy. Czyli tu nam wychodzi minus 14, tutaj mamy 0, minus 9, minus 5, minus 2, minus 20, 0, 6, minus 6, 0. No to się z tym skasuje. Minus 14, minus 14, minus 23, minus 28, minus 30, minus 50. Okrągła liczba. No i teraz to samo dla wektora x2. Tutaj wyliczmy te iloczyny. 7, 0, 18, 10, 2, 20, 0, 12, 6, 5. To sumując 7, 7, 25, 35, 37, 57, 57, 69, 75, 80. No i okej, okay. No i teraz już jedyne co pozostaje to nałożyć ten wektor na tę macierz. To za chwilę zrobimy. Czyli teraz mamy takie obliczenia. Ja te obliczenia znowu zrobiłem na boku, bo tu niezbyt wygodne takie obliczenia są do zrobienia. Więc mi tak wyszło tutaj 45, tutaj minus 120 i tutaj 253. Czyli nasze współczynniki to po prostu 45/91 minus 120/91 i 253/91. No, także niezbyt tutaj ładne liczby wychodzą, no ale tak to wygląda.
Czyli ogólnie postać naszego modelu będzie taka. Y z daszkiem równa się beta 0 wyszła 45 plus dalej minus 120 razy x1 i plus 253 razy x2. I to wszystko przez 91. No to tak sobie rzućmy okiem. 1 minus 2, czyli co? 120 dziewięćdziesiątych pierwszych, czyli to by było plus 240 dziewięćdziesiątych pierwszych, plus 253 dziewięćdziesiąte pierwsze, 45, 285 plus 253 to 538 dziewięćdziesiątych pierwszych, no to jest prawie 6, a tam jest wartość 7. Jak mamy t równe 0, no to tutaj wyszło, tam jest 2, a tutaj mamy 45/1, czyli mniej więcej 1/2. Teraz chciałbym się jeszcze przyjrzeć temu w zasadzie, co tak naprawdę nam wyszło. W takim ogólnym przypadku. X transponowane razy X to de facto tutaj jakby pierwsza kolumna, tam były kolumna jedynek razy wiersz jedynek, tak naprawdę same jedynki, tak naprawdę ich wychodzi n, gdzie n to jest ilość obserwacji. Więc w tej macierzy, tej bez odwracania, tutaj zawsze będzie po prostu ilość obserwacji. Teraz dalej. Tutaj jedynki mnożone ze zmienną x1 to tak naprawdę suma x1i po i od i równego 1 do n. Dalej, jedynki mnożone z x2, czyli suma x2i też od i równego 1 do n. W drugim wierszu tutaj mnożymy jakby kolumnę z x1, no to jest macierz symetryczna, więc tu znowu ta suma x1i. Tutaj natomiast x1 trafiało na x1 i się robiło x1 kwadrat. Czyli tutaj jest suma x1i do kwadratu też po tych wszystkich i. A tutaj x1 trafiało na x2, więc suma jest x1i razy x2i. I w ostatnim x2 na wszystko trafiała, czyli tutaj było x2i, suma po prostu. Tutaj było tak jak tutaj x1i razy x2i. A tutaj x2 trafiało na x2, więc mamy x2i do kwadratu. Tak naprawdę wygląda ta macierz. Więc de facto, podobnie jak w tym zadaniu, w ostatniej wersji tego zadania z jedną zmienną, nie musimy znać danych. Wystarczą takie wartości, to ilość obserwacji, suma jednej zmiennej, suma drugiej zmiennej, suma kwadratów pierwszej zmiennej, suma kwadratów drugiej zmiennej oraz suma iloczynów tych zmiennych objaśniających i już mamy tę macierz. Odwrócenia, no to już jest sprawa jakby inna. Natomiast na podstawie tych wartości możemy wyznać tę macierz, więc możemy ją też odwrócić. I przy dowolnej ilości obserwacji będzie po prostu ta macierz wyglądała analogicznie, tylko będzie coraz większa. Tak samo to x transponowane razy y, to co tak naprawdę było? Na górze y trafiał na jedynki, czyli tu była suma y. Może z dużej litery y. Pod spodem y trafiał na x1, czyli była suma x1i razy y. I pod spodem jeszcze x2i razy y. I znowu, znając te iloczyny oraz sumę y, albo chociażby jego średnią, bo z ilości obserwacji i średniej wyznaczymy sumę, możemy tu znowu tę część wyliczyć, to wyliczymy i mając po prostu bez obserwacji, tylko już takie zbiorcze informacje, możemy policzyć jakby wszystkie te współczynniki. I to się nam przyda w następnym zadaniu. OK, w następnym zadaniu nie mamy danych. Natomiast to jest taki właśnie ciekawy przypadek. Tutaj de facto wracamy do modelu jednej zmiennej.
Model ma być w postaci beta 0 plus beta 1 xi plus epsilon i. I mamy takie zbiorcze informacje i tylko tutaj mamy det x transponowany x. No ten nasz jakby wzór działa również dla modelu jednej zmiennej. Także możemy go sobie jeszcze raz napisać. X transponowane razy x do minus pierwszej, x transponowane razy y. I tak jak doszliśmy, x transponowane x to było, tutaj było, no tutaj właśnie mamy ilość obserwacji t. Nie mamy podanej ilości obserwacji. To tu jest, powiedzmy, to t. Tutaj mamy suma xi, którą znamy. Tu też mamy suma xi, którą znamy. A tu mamy suma xi kwadrat, którą też znamy. Czyli de facto uzyskujemy t. Tutaj suma xi 104 i 1520. I my wiemy, że wyznacznik tej macierzy jest równy 1344. To z tego możemy wyznaczyć t, bo co to jest wyznacznik macierzy? No det tego x transponowane x to się równa t razy 1520 minus 104 do kwadratu. I to ma się równać 1344. Więc znowu jakieś tutaj duże liczby. No 1520 t minus to jest 10816 równa się 1344. Czyli cofając się tutaj troszkę, 1520 t równa się, to w sumie będzie 12160. Zera nam się upraszczają. Możemy też uprościć. No w sumie widać, że po prostu t równa się 8. To już wiemy, ile mamy obserwacji. Mamy ich 8. To, że ogólnie to nie jest wystarczająca ilość, żeby budować model regresji liniowej, ale okej. Okay. Mamy ilość obserwacji. Teraz tak, co my chcieliśmy? Chcemy jeszcze x transponowane razy y. No to my wiemy, że to jest suma y i suma xi y. Sumy y nie znamy, ale znamy średnią 1400 i wiemy, że ta średnia pomnożona przez ilość obserwacji da nam sumę. A suma, a ilość obserwacji już znamy, to jest 8 razy 1400. 8000 plus 320 plus 3200, 11200. A tutaj suma x i y 162400. I teraz to mamy przemnożyć przez macierz odwrotną do tego. Czyli tutaj ósemka. Jak wyznaczyć macierz odwrotną? W przypadku macierzy 2 na 2 jest to dosyć proste, bo tutaj po prostu no, jakby nasze to a, powiedzmy, do minus pierwszej, ta macierz x transponowany razy x, znaczy o, jeśli a równa się a, b, c, d, to jak mamy taką macierz, to tutaj można łatwo wykazać, że macierz odwrotna to jest d, tutaj minus b, minus C oraz A. W ten sposób to możemy... No i razy 1 przez wyznacznik macierza A. Czyli nasz wzór X transponowane razy X do minus pierwszej razy X transponowane razy Y. 1 przez 1344, bo wyznacznik. Tutaj odwracamy, czyli kwadraty trafiają tutaj, czyli tu 1520. Tutaj są dalej sumy, tylko z minusami, czyli minus 104, minus 104. No a tutaj te, które wyszło nam 8. I to nakładaliśmy na ten wektor suma y-ków, czyli to wyszło 11200, oraz suma jakby iloczynów, czyli 162400. No i to teraz wszystko musimy po prostu policzyć, że ja to może zrobię na boku. No i tutaj się dobrze złożyło.
Mamy 1 przez 1344, a te liczby wyszły 134 400 i 134 400. Zatem nasze współczynniki, tak ogólnie, to 100, 100. Czyli nasz model to byłoby y równa się 100 plus 100x1 plus błąd. Czyli możemy nie mieć danych, natomiast potrzebujemy takich zbiorczych informacji jak dla dowolnej ilości zmiennych objaśniających. Suma kwadratów tych zmiennych, ich suma po prostu, suma ich iloczynów ze zmienną objaśniającą. No, gdy będzie też więcej niż 1, to będziemy potrzebowali sumy iloczynów między poszczególnymi zmiennymi objaśniającymi. No i oczywiście sumy y, czy tam jego średniej. I wtedy możemy to wszystko tutaj powyznaczać model. Także jeśli coś tu jeszcze nie zostało wystarczająco wyjaśnione, to proszę o informację w komentarzach. Postaram się jak najszybciej tam odpowiedzieć. No i cóż, zapraszam do oglądania. Dziękuję.